23 stycznia wspominamy błogosławionego Mikołaja Grossa, męczennika. Mikołaj Gross urodził się 30 września 1898 roku w Niederweningern, małej miejscowości w zagłębiu Rury w Niemczech. Wychowywał się w rodzinie ubogiej i pobożnej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1912 roku pracował najpierw przez 3 lata w walcowni, a potem przez 5 jako górnik w kopalni. Jednocześnie uczęszczał w Essen na kursy wieczorowe, by zdobyć lepsze wykształcenie. W 1917 roku zapisał się do Związku Górników Chrześcijańskich, a w 1919 roku został członkiem Stowarzyszenia Górników i Robotników Świętego Antoniego Padewskiego. Wiara katolicka bardzo wcześnie pomogła mu zrozumieć, że dla chrześcijanina solidarność stanowi drogę do przezwyciężenia niesprawiedliwości i nierówności społecznych. To prowadziło go do jeszcze większego zaangażowania w działalność społeczną. W 1920 roku został sekretarzem Związku Młodzieży w Oberhausen, a rok później rozpoczął pracę w redakcji chrześcijańskiego czasopisma Górnik, wydawanego w Essen. Od 1922 roku przewodniczył Stowarzyszeniu Górników Chrześcijańskich najpierw na Dolnym Śląsku, potem w Saksonii i w Zagłębiu Rury. W połowie 1926 roku został redaktorem, a następnie dyrektorem Westdeutsche Arbeiter Zeitung, najważniejszej gazety ruchu robotników chrześcijańskich w zachodnich Niemczech. Osiągała ona nakład 170 tysięcy egzemplarzy. Wkrótce też nastąpiła poważna zmiana w jego życiu. W dniu 23 maja 1923 roku ożenił się z Elżbietą Koch. Znali się jeszcze z lat szkolnych. Tworzyli kochającą się parę. Z ich małżeństwa w latach 1924-40 urodziło się 7 dzieci. Był dobrym ojcem, bardzo przywiązanym do rodziny. W 1930 roku rodzina Grossów przeniosła się do Kolonii. W swojej działalności Mikołaj coraz bardziej sprzeciwiał się zarówno nazistowskim teoriom ekonomicznym, jak i antychrześcijańskiej i neopogańskiej ideologii. Powtarzał: szczególną troską powinniśmy otaczać ubogich i chorych. Nie był on wielkim mówcą, ale w jego słowach słychać było szczerość i prawdę. To pociągało za nim ludzi. Z każdym rokiem rosnących wpływów Adolfa Hitlera zasłona propagandy była coraz mniej szczelna. Coraz więcej osób przekonywało się o prawdziwym obliczu narodowego socjalizmu. Przy każdej nadarzającej się okazji Mikołaj nawoływał robotników do uważnego i uczciwego przyglądania się działaniom przedstawicieli nowej partii. Po objęciu władzy przez Hitlera w 1933 roku kierowany przez Grossa dziennik borykał się z coraz większymi trudnościami. Mikołaj przypominał na jego łamach, że chrześcijanie powinni sprzeciwiać się narodowym socjalistom nie tylko z powodów ekonomicznych i politycznych, ale przede wszystkim ze względu na naszą wiarę i kulturę. Kresem dziennika stał się rok 1938, kiedy zakazano jego wydawania. Mikołaj publikował jeszcze pomniejsze pisma. Przyłączył się także do ruchu oporu w Niemczech. Z tego powodu jego nazwisko figurowało na czarnej liście władz narodowo-socjalistycznych. Po nieudanym zamachu na Hitlera w dniu 20 lipca 1944 roku Gross, mimo że nie brał udziału w jego przygotowaniu, został aresztowany. Był torturowany i więziony w Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Ravensbrück i Berlinie. Na koniec w dniu 15 stycznia 1945 roku wyrokiem tzw. Sądu Ludowego pod przewodnictwem Rolanda Freislera skazano go na śmierć. 2 dni później jego żona, która na wszelkie sposoby próbowała go ratować, uzyskała zezwolenie na 15-minutowe odwiedziny. Podczas ostatniego spotkania Mikołaj powiedział jej: do zobaczenia w lepszym świecie. W niebie będę mógł zrobić więcej dla ciebie i dla dzieci niż na tym świecie. W dniu 23 stycznia 1945 roku Mikołaj został powieszony w więzieniu w Berlinie Plötzensee. Naziści bali się jego wiary w Boga, jego siły ducha, także po śmierci, dlatego ciało Mikołaja spalono, a rodzinę powiadomiono o jego śmierci dopiero 7 lutego.
Kilka miesięcy później koszmar II wojny światowej dobiegł końca. Życie Mikołaja Grossa stało się świadectwem wielkiego męczeństwa w imię wierności Jezusowi Chrystusowi. Jako człowiek świecki żył i umarł jak prawdziwy chrześcijanin, wierny aż do końca. Podczas jego beatyfikacji w dniu 7 października 2001 roku tak mówił o nim papież Święty Jan Paweł II. Mikołaj bardzo wyraźnie dostrzegał, że ideologii narodowo-socjalistycznej nie da się pogodzić z wiarą chrześcijańską. Odważnie chwycił za pióro, aby bronić godności człowieka. Mikołaj Gross bardzo kochał swoją żonę i dzieci, jednakże wewnętrzna więź z własną rodziną nigdy nie kazała mu wyrzec się Chrystusa i jego Kościoła. Stawiał sprawę jasno. Jeśli dzisiaj nie jesteśmy gotowi zaryzykować życia, to jakże zdołamy kiedyś usprawiedliwić się przed Bogiem i naszym ludem? Z powodu tych przekonań musiał zginąć na szafocie, ale właśnie dlatego otwarły się przed nim bramy niebios. W błogosławionym męczenniku Mikołaju Grossie urzeczywistniła się przepowiednia proroka: sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Mikołaj aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.